Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj przyjechaliśmy do miejscowości Bukowiec, do hodowli kolegi Marcina Kobieli. Kolegę Marcina mamy tutaj po lewej stronie, a tutaj jest też z nami kolega Michał Michalczyk, który tutaj pełni rolę pielęgniarza w tym gołębniku. Tak? Tutaj brakuje nam tylko jeszcze jednego osobnika z tego tandemu, tak? Bo wy w dwoje lub w dwóch osobników. To synowie? Tak, no witam serdecznie. To są dwóch moich synów, Krystian i Adrian. Nie bracia żadni, nic, tak jak plotki głoszą, nic. Synowie. To są synowie. Pełnoletni? Adrian jest pełnoletni, Krystian jeszcze nie. A oni są tak hodowcami, że tak powiem, wpisanymi tylko na listy, czy rzeczywiście się interesują gołębiami? No, jak w lato troszkę się też interesują, no ale jak zimowe, to bardziej komputer i tak dalej. Rozumiem. Hodowla tutaj, widzimy, znajduje się, gołębniki z tej hodowli się znajdują tutaj, część za plecami kolegi Marcina, część się znajduje z tej strony i co ciekawe, te należą do innego oddziału. Tak, no. Natomiast te do innego. To powiedzmy w ogóle o tych szczegółach. Lotujecie, jak się lotuje oddział nazywa? W oddziele 0177 Radom i w tym oddziele z tych gołębników lecę na moją drużynę. Z tych dwóch tu. Na Marcina i Adriana. Tak. A nad Krystiana to jest tamten na końcu gołębnik w oddziele 0183 Szydłowiec. Czyli tutaj widzimy. Granica gdzie przebiega? Tu nie wiadomo. Paszportów nie wymagane są nic przy przechodzeniu. Na razie nie. Nic, dobrze. Tutaj sukcesy, które tutaj macie, to powiedzmy o tym, bo zacznijmy właśnie od tego, że tutaj dzisiaj w tym dniu, kiedy jesteśmy, to możemy koledze gratulować kolejnego udanego sezonu, ale te sukcesy już się dużo wcześniej zaczęły. To powiedzmy właśnie, jakie te sukcesy masz na swoim koncie? No, zaczęły się w 2014 roku. Tam dwoma drużynami z Radomia wylatałem 23 i 28 przodownika Polski w gołębiach młodych. Później w 2015 roku, no to już w oddziele Radom na drużynę Marcina, Adriana Kobieli wylatałem mistrza Polski w B kategorii, a na drużynę Adriana pierwszego wicemistrza Polski w A kategorii. No i wtedy też w drużynie Szydłowiec na syna Krystiana wylatałem trzeciego przodownika Polski B kategorii. Tutaj te drużyny są bardzo liczne? No. Po 50 sztuk na gołębi było na spisie na Adriana i Marcina, a na Krystiana było 50 i nietypowanych tam było chyba ze 20. To lotników. Jeszcze do tego oczywiście rozpód dochodzi. Tak, jakieś też masz troszeczkę gołębi tutaj, co na sprzedaż są przeznaczone. No to w rozpłodzie jest około 60 par gołębi. No na sprzedaż są gołębie, które... Trzeci lęk po lotnikach. Po rozpłodowych, o tych, które na targach będziemy, może na stoisku będziemy mogli je zobaczyć. No tak, no ten rok masz fajnie, bo blisko jest. Kielce, no blisko, no, bardzo będzie blisko. Można podjechać, nawet nie trzeba będzie tam nocować chyba, nie? Bo Kielce tak, są tak. Praktycznie bardzo blisko stąd. Bardzo blisko. No i jakieś tam te gołębie starałem się po tych najlepszych, wybitnych gołębiach chować młode. No będą do sprzedaży, będzie można sobie wziąć, obejrzeć. No ja tam przywiązuję dużą uwagę do budowy gołębia, pochodzenia, więc będą jakieś tam można sobie na wystawie wziąć w rękę. A w budowie to preferujesz taki klasyczny standard, jaki tutaj podlega ocenie, czy takie masz swoje jakieś takie modyfikacje, co do takiej oceny wprowadzasz? Znaczy no ogólnie no standard też, no akurat u mnie w przypadku no często, jakby zaczynałem hodowlę, było często dużo było takiego przekonywania mnie, że jak standard to nie sport. No w przypadku teraz jakoś to się zmienia, bo gołębie, które w sporcie, nawet na wystawie mam tam do reprezentacji 6 gołębi z okręgu, no z czego są 3 chyba nagrody na młode w standardzie są. Gołębie, które w sporcie mają pierwsze też nagrody w standardzie i to bardzo wysoko. Także to się jakoś to przekłada u mnie. Nie? Tu wiemy też, że w hodowli to ci synowie takie, no, tak eufemistycznie nie pomagają za dużo, ale tutaj w hodowli też widzę kolega Michał, tu od ilu lat tutaj współpracuje? Trzeci rok. To tak od czasu tego, co tak szybko liczę, to tych sukcesów kiedyś się zaczęły. Tych sukcesów, tak? Tutaj kolega Michał hodował wcześniej gołębie, czy tak tylko... No cały czas mam. Tak? Ja hoduję od 2000 roku gołębie. Tutaj blisko gdzieś? No, za lasem, 5 km. 5 km, a też lotujesz tutaj w też oddziale normalnie? Też, w Szydłowcu. To no co, ja, konkurencją ja... tu jesteś? No oczywiście. To teraz, znaczy, ty masz pierwsze miejsce, czy drugie, a on ma a ja mam piąte. Piąte, no to dobrze. A ale też mam... taką hodowlę liczną masz jak tutaj Marcin? Nie, nie mam takiej dużej. Ale też tam jakieś sukcesy, nieprawda? Co bardziej dorywczo sobie takie jeden. Bo to nie mam czasu, tak? Nie mam czasu na to. No. Czyli tutaj jest taka hodowla, powiedzmy, przy której się jak przykładacie, to widać tego, bo to tak można powiedzieć wspólnie, efekty tego widać właśnie poprzez wyniki, które zdobywacie w skali polskiej, bo też jeszcze, Marcin, ty chyba nie hodujesz aż tak długo gołębi, co? W sumie gdzieś tak od 2009 roku ogólnie gołębie choruję. Czyli widzimy, to jest 7-8 lat. Byłem też ozdobny wtedy tak gołębie, ale typowo lotowanie, no to było tam w 2012 roku, nie?
tutaj o gołębiach, jak zaczynałeś, jakie rasy miałeś, to będziemy już rozmawiać może, kiedy będziemy w pomieszczeniu takim zamkniętym, bo trochę chłodno jest. Tutaj może teraz pokażemy troszeczkę te gołębniki hodelegom, czy coś jeszcze tutaj dodam szybciutko o wynikach? To znaczy nie, może tak dodam, że o tych oddziałach dwóch. Ponieważ akurat tak się składa, że mieszkam pośrodku między dwoma oddziałami, Radom i Szydłowiec. No i oddział Radom jest położony na północ od mojego miejsca gołębników, gdzie lecę na te dwie drużyny, a oddział Szydłowiec jest położony na południe od... Odwrotnie. Oddział, nie, oddział Szydłowiec jest od strony południowej. Na północ jest. Od strony południowej gołębników jest, a oddział Radom jest od strony północnej gołębników. A oddział. Więc no te gołębie, tak, w Radomiu mamy położenie kilometry, średnie kilometry, a w oddziale Szydłowiec na dalszym pomiarze jest ten, tak? A jeszcze powiedzmy, jak już jesteśmy przy oddziałach właśnie, ilu członków liczy jeden oddział, ilu drugi? Oddział Radom liczy około 145 chyba dokładnie, a oddział Szydłowiec? No też, tak. Też około 140. Czyli tutaj macie bardzo dużo hodowców, że tak powiem, który tutaj można się sprawdzić wśród nich. Tylko, że w Szydłowcu zbyt dużo ich nie odbija, tam około 50 z tego co wiemy to nie odbija. No, tam nie odbijają sporo na ten. Ale ty jeszcze, oprócz tego, że nie tylko lotujesz, ale jeszcze też, bo tam widzę, samochód stoi do transportu gołębi w głębi. To no, jest, jestem prezesem do spraw lotowych. W którym oddziale? W oddziale Radom. W oddziale Radom. Uh-huh. Tak. Także udawało się wam w tym roku. A kto prezesem jest w jednym i w drugim oddziale? Prezesem w oddziale Radom jest Dudek Leszek, a w oddziale Szydłowic jest Matyszczak Mirosław. Tak, a koledzy tacy, co z kim tutaj przychodzi, nazwiska takich konkurentów, z którymi tak przychodzi tutaj walczyć? No jest. Bo tutaj wiemy, Michał Michalczyk, nie? W oddziele Radom, no jest paru hodowców dobrych. Tak, Kamizela. Ja myślę, Kamizela, że przy 300 Mariusz. Hodowcach tak razem, w tych dwóch oddziałach, to chyba więcej niż paru trochę jest. No jest, bo no tam z tymi mocnymi hodowcami to jest tak jak w każdych oddziałach, ja podejrzewam. No tam w każdym jest paru wybitnych i jest reszta średnich i różne teorie na temat poziomu jakiegoś tam oddziału. Jedni się mogą z tym godzić, drudzy nie, bo tak naprawdę to ci hodowcy, którzy do tej pory jak mnie nie było, nie leciali jakieś tam wybitnie, no to no można potraktować, że był bardzo oddział mocny, bo nikt się nie wybijał, tak? Gdy ja przyszedłem, się wybijam bardzo wysoko. Ale przeciętnie gołębie siadają. No to oddział się okazuje, że jest słaby, no ale to podejrzewam, że to jest w większości takich oddziałów, gdzie dopóki ktoś nie przyjdzie, nie zacznie dobrze lotować, tak? I tutaj z którego oddziału ci lepsze wyniki, że tak powiem, wychodzą? W oddziale Radom. Radom. Tu masz bliżej położony gołębnik, czy dalej? Pośrodkowo. Chociaż w Szydłowcu też nie, tylko że teoretycznie jak gołębie były typowane, to zawsze te lepsze gołębie były typowane do Radomia. Nie? A jeszcze i starymi, młodymi masz właśnie takie dwie drużyny, że latasz i tu i tu? Nie, młodymi w Szydłowcu nie latam. W Szydłowcu nie latasz, tylko w Radomiu nie, latasz młodymi gołębiami. Tak, no. Na młode w tym roku tutaj ciężko było u was? No, bardzo ciężko. I straty duże? Bardzo straty duże. Powiedzmy 80%. U was też? U ciebie też? Też tak samo? Znaczy nie, u mnie nie. Akurat u mnie było... Na pierwszy lodzie mało co się konkurs zamknął, no to ja miałem tam, powiedzmy, w oddziele się 61. Mało, trzeba było zliczać gołębie, czy się zamknął konkurs, a u mnie było tam 61 na oddział i 80% do mnie gołębi przyleciało. Nie? Ale będzie, ogólnie w oddziale było bardzo ciężko. To będziemy rozmawiać, jak to, co się składa na te elementy sukcesu, to będziemy tutaj i Michał i Marcin nam powiedzą, bo to już możemy tutaj sobie pooglądać, bo zobaczmy, nawet tam jest taka ta ściana, gdzie stoją te pojniki, do niej podejdziemy, to też porozmawiamy, bo tam popatrzyłem, każdy jest opisany, co ciekawe jest właśnie, no, to będziemy o tym... Każdy jest przypisany do gołębnika i każdy jest na dany dzień, w który jest gołębnik. To będziemy o tym rozmawiać, tylko zaczniemy może, jak już tu jesteśmy blisko, to pokażemy, tu jest ten gołębnik z... Skąd się nazywa? Z oddziału Radom tutaj. Widzimy kolega, jakiego systemu używasz, bo tu masz widzę Taurisa. To tutaj, tutaj te gołębniki chyba powstawały najwcześniej, tak? Tak, ten najwcześniej. I dlatego tutaj też zobaczmy, bo kolega, jak my już tam przeszliśmy sobie zobaczyć, to pokazywał mi, że w niektórych ma ruszta, w niektórych ma pełną podłogę, tu mamy kawałek rusztu, kawałek. A dalej jest podłoga, no. Tak. To jest akurat dobry wyjątek na samiczki. Na samiczki, one tu sobie siedzą. Tak cały sezon stąd. Cały czas tutaj otwarte, nic nie przymykacie, otwarte, śnieg, nieważne. Wdowce latają, nic nie przeszkadza. Słoneczku się wygrzewają, jak to Marcin stwierdził. Słoneczko, jak słoneczko jest. A dzisiaj akurat też nie mamy aż tak na szczęście, bo były już mrozy, a teraz jest tak troszeczkę lepsza pogoda. Tu jest to na samczyki. Z jednej strony tu przeważnie starsze są, ewentualnie dokłada się. No zobaczmy, tu jest pełna podłoga właśnie dla odmiany. Dwa razy dziennie się sprząta, przez co.
wyczytane ładnie, widzimy te samczyki, o Tomasz, to widzę dwa czerwone takie, tam o jeden szpak. Te gołębie o tych, z jakich hodowli pochodzą, od strony tej rodowodowej, takiej od strony, tutaj jak Marcin mówił, w 2009 roku, kiedy rozpoczynał hodowlę, to też inne gołębie zapewne, znaczy przetestował tu dużo, bo widzę, jest hodowla śliczna, to nam o tym opowie. Tutaj taką bazą i tych gołębi rasy, które ci tutaj zostały, to z jakich się wywodzą te gołębie? Karola Paszka, Hensa Meyera. To te czerwone to są właśnie od tego 808 Paszka? Też, tak. Z Hensa Meyera, z Latawca Gołębi, no są z Fineki, od Lismonta Rogera, z Leo Hermansa, Topmana. No, no będziemy oglądać, to słyszymy całe to, co jest na topie. Troszkę ich jest. No. Nie powiem, były to już są raczej przeselekcjonowane gołębie, bo które się tam sprawdzają, no i skoro wynika, te zostają po prostu, z tych linii zostają. Skoro dają jakieś tam czołowe konkursy, no to nie wiadomo, że nie jedne gołębie, które w tym roku, powiedzmy, w tamtym roku 20 razy pierwszy konkurs w dwóch tych oddziałach, w tym roku i w rejonach, w tym roku 25 razy pierwszy konkurs był, no to wiadomo, że w oddziale i w dwóch oddziałach i w rejonach, nie? No to widzimy, to naprawdę bo w oddziale Szydłowiec leciałem, na pierwszym 15 roku, co mistrza zrobiłem, no to było, lecieliśmy oddział Radom, Szydłowiec i Pionki w jednym rejonie, a później jak okazało się, że Szydłowiec nie chciał bardzo lecieć z nami z oddziałem Radom, więc się rozeszliśmy i lecieliśmy w oddziele znowu z oddziałami z Ostrowiec Świętokrzyski, Suchedniów, Starachowice i Pionki na 5 oddziałów. No i jeszcze lepszy miałem wynik w B kategorii akurat. No te wyniki jeszcze lepsze i też wylatałem 25 razy pierwszy konkurs w tych oddziałach dwóch, z Szydłowca, z Radomia i w rejonach. No i to wiadomo, że nie jedne gołębie nie robiły tych czołowych konkursów. No bo tutaj większości dwa... powtarzały. Powtarzały? I większości... To przy jednym może to już, będę was dwóch widział. Tutaj przy okazji popatrzmy, ten podnik, tak jak mówił, tutaj każdy jest opisany, tutaj jest widzę Radom, to jest czyli oddział Radom, dwójka na drugi dzień, tak? No, kolejny dzień. Będziemy widzieć, tutaj Michał, to ty nosisz najwięcej tutaj pojęcia. Ty się tym zajmujesz. O. Zobaczmy, tutaj popatrzmy, bo to co ciekawe, będziemy oglądać te z tego gołębniki, zaczynam od strony, od te co pierwsze powstawały, czyli jak dojdziemy do ostatniego, to będziemy mieli, że tak powiem, gołębnik taki najbardziej postawiony z przemyśleniami, które miałeś na bazie tych wszystkich udoskonalenia. Dokładnie. I tutaj, ale zacznijmy, bo popatrzmy, bo tam jeszcze pokazywał mi, tam widzę, zobaczmy, jest taka deska zastawiona, ale tam z tyłu są takie no szczeliny, tak. One służą do wentylacji. Tak, do pyłu. Tutaj mamy, u góry mamy też, tutaj zobaczmy, przysuwane te takie płyty, płóciny i tutaj możemy sobie, tak jak Marcin powiedział, świeże powietrze tu jest, naprawdę pyłu żadnego nie ma, a tam jeszcze dodatkowo, kiedy jest lato, z tymi szczelinami, one nam zapewniają bez problemu wentylację. Który się ma zbierać, który po podłodze jest równa podłoga, się suwa pod cele, no i on teoretycznie tam powinien leżeć, tak? Ale są szczeliny tam porobione. Czyli wydmucha. Piórka większe leżą, ale ten pył wychodzi. Sobie tam ucieka. Tak, jak widać. To przechodzimy teraz obok, tam zobaczmy, jest ten gołębnik, on już ma pół rusztu, pół podłogi takiej wykonanej z płyty. No to jest wykonane do kąpieli, żeby kąpały się. Tak, szynkami na razie nie. Aha, tu masz... tak. Oj, zobaczmy jakie proste rozwiązanie, bo to też jest ciekawe, każdy takie podpowiedź. To jest zwykła guma taka, co stanowi do samochodu na bagażnik, kątownik, ściana i samo zamykać. I wtedy nie mamy problemu z uciekającymi gołębiami. No i można z jednej i z drugiej strony przechodzić, nie musi być zamknięte, nie? Nie ma takich mechanicznych żadnych zamknięć, tylko po prostu dociągnięcie takie zwykłe gumą. Tu są samiczki. Ile tutaj jest? Tak z 50-60 sztuk, tak widzę, o właśnie. O, przejdziemy wtedy dalej. Zobaczmy, w karmikach jest jeszcze reszki karmy. Jakie karmy tutaj używacie? W tej chwili Prima. Prima cały czas teraz idzie. W czasie lotów, no to jeszcze tam Wersalagę. Chociaż teraz nieraz jest też, jak tam zamówię Wersalagę, bo akurat ja się z dużej ilości u mnie zamawiam tej karmy, więc albo Wersalagę, albo głównie Prima teraz. Dobrze, to przejdziemy, pokażemy dalej. O, i tak sobie idziemy, tu już jest już wysoko, widzimy. O, i tutaj znowu kolejny gołębnik. Tutaj też pełna, że tak powiem, jest podłoga. O, na tej samej zasadzie. A tu mniej tych gołębi jest już, widzę, nie? Nie, tu uciekły do końca. Aha, przeszły tutaj do końca, bo tu jest woliera, one sobie siedzą, jest... widzimy. Widzimy też te czerwone, dwa są jeden połowy, tam taki widzę, no, dwa połowy. Przeważnie są już gołębie, które są młode, przerzucone. Też są. Tutaj macie takie coś, to jest do parowania przygotowane? Co no tutaj? Ja, tu ty sobie tak zrobisz. Ja już sobie teraz. Aha, i będzie z czym para, wtedy łatwo dojść, co po czym jest. Tutaj rozwiązanie podobne widzimy. Tak, no tu dzień jest. Tylko tych całych na dolnych nie wykorzystujecie w ogóle, tylko ten, bo tam się pył za dużo zbiera. No i tam są szczeliny i akurat jak tu jestem, to ucieka kurz tam.
Tutaj to jeszcze dodatkowo jakoś odkurzacie czy coś? Nie. Tu tylko w sezonie lotowym ja to dbam, także... W sezonie lotowym no to się wszystko moje. Czyści każdy każdy szczebolek na mokro. Tu widzimy, macie te normalne zwykłe deski, one nie są chyba natlakierowane, tylko takie. Nie, w tej pierwszej części widziałem, były pomalowane na biało. Na biało, wapnie. Czyli tutaj już przyjmijmy, bo tam jest płyta wiórowa znowu. Tak, aha. Dobrze, tu już normalna deska, to dobrze. To co, przejdziemy teraz dalej, pokażemy, jak tam następowały te modyfikacje w tym radomskim, przepraszam, radomszczańskim, nie wiem jak to, no z Radomia, tym oddziale, odem Radom. O. Tu jest gołębi tam młode. I tutaj tych gołębi dużo właśnie na sprzedaż będzie. Tak. Te gołębie będzie... gołębie to akurat to są to na sprzedaż. No, to będą gołębie, które powiedzmy na stoisku w targach, na podczas wystawy i targu w Kielcach w 2017 roku, to w styczniu, zaraz w pierwszym tygodniu bodajże jest tak? Nie, 12-13 tak coś jest, takiego, no. Będzie można nabyć. Tam stoisko macie? Stoisko, tak. No to zapraszamy wszystkich. Tutaj więcej o tych też gołębiach powiemy. Będzie można sobie tutaj, jak się ktoś zapozna z filmem, Marcin opowie. No to zobaczymy. Na razie będziemy patrzeć tutaj o... Ten powstał już później gołębnik, czy naraz był zbudowany? Ten powstał później. Później. Tu już jest, widzimy ruszt mniejszy troszeczkę. No. Ruszt mniejszy, podłoga jest dosyć wysoko, ale też tam są szczeliny. A co, szuflady nie? Podnosisz i po prostu sprzątacie wtedy w środku. No tu już odkurzaczem się podnosi i się wciąga, tak? No, siodełka. Ten pył, akurat te legary są położone z dłuży, ten pył nie zasłania pyłu, tylko ucieka z tyłu, tam szczelina jest. Ja wiem o co chodzi, właśnie ci, żeby po prostu nie blokował tutaj. Tak jest. Dłuższą. Deska na zawiasach, tak. Nie, ją się reguluje i pył. W lato na przykład nie ma długo deszczu, bo coś to widać, jak tam białe z tyłu jest. No, tutaj bardzo widzę, masz też spojnik, widzimy tak samo opisane, wszystko się zgadza, ale tam takie, bo widzę, jest kolor jakiś taki, co tam dojecie teraz do... A teraz były szczepione i po szczepieniu stają bardzo. No, były szczepione. Ja na co teraz miały szczepionkę? Z osalem, od salmonelli. Salmonelozę? No, z osal. Czyli to jak się nazywa, mamy one te... I co tutaj jest w spojniku? Aminokwasy. Aminokwasy. Czy jakiejś firmy konkretnej, czy tajemnica? Aminosol, nie, aminosol. Aminosol, o, zobaczmy. I te gołębie sobie cały czas tutaj spędzają na wolierze, mają bardzo dużo świeżego powietrza. Widzimy też ciekawie rozwiązany wlot, bo popatrzmy, na czas lotu opuszczane jest tylko, tak, widzę, tak. A tutaj wtedy, aha, to jest bardzo pomysłowe. No, dobrze młode, dobrze... I lądują, bo mają dużo miejsca do wylądowania, sobie tak, spokojnie. Tak, one tu lądują tu na tej szatce. Jak się to one z góry widzą i łatwo wchodzą, nie? No. Tak to często było, że się tam sypiały na dachu, nie miały wejść, nie? No. To zobaczmy, także tu i tu. Na końcu są teraz akurat tam samiczki rozsadzone od samczyku do spodowania. No tu widzimy, wszystko podpojniki są podgrzewane, ale na razie odpukać nie mamy mrozu, to no, nie jest to potrzebne. No tu też kilka gołębi płowych, czerwonych. Ty to wszystko mówisz, te czerwone to z reguły są z Karola Paszka tego 808? No przeważnie tak, ale tam są jeszcze wicherca, mam dużo klasensu czerwony. Urządzenie takie, które na pilota przywołuje. Gołębie, przyzwyczaja się młode. No, to jest kamera jest. Ale co ty, to jest pilot, tak? Tak, no dzwonek jest na zewnątrz. A dzwonek, to normalne, rozumiem. Czyli to jest po prostu pilot do uruchomienia dzwonka. Tak, no to system. Nie, bo myślałem, że może jakieś, nie wiem, ultradźwięki, jakieś... Nie, mówię dzwonek. Uczą się. No, czyli tutaj mamy niejako pokazany ten gołębnik w Radomiu, który, tak. Gołębie, które z Radomia są. Oczywiście okręg i Szydłowiec i Radom to jest ten sam okręg Kielce. Kielce, tak. Dobrze. A tam jest właśnie ten z Szydłowca gołębnik. To jest ten Szydłowca. To jest ten co sukces. Stąd przełomowy rok. Tutaj zostało po pierwszym 14 roku, gdy te młode tak leciały. Odbijały się tam 92 pierwsze na oddział, wybijały sobie koeficjenty, no i była dyskusja, czy sprzedawać te młode, co pozostało po lotach, 180 chyba ich zostało, czy po prostu dobudować gołębnik. No i decyzja, widzimy, dobudowany został. No i w drugim oddziale, żeby sobie koeficjentów i tutaj wybijały. Zobaczmy, popatrzmy, ten gołębnik, co jest ciekawe, bo tutaj rozmawialiśmy też o tym z Marcinem, z Michałem, on jest pełną podstawę zabudowane, tak? Tam jest jeszcze wlana wylewka. Wylewka jest betonowa. I tak. Jeszcze tutaj dodatkowo... Podizolowana ona jest folią. I drenaż masz zrobiony wokół. Kruszywem zasypane. Czyli żadna woda tutaj, bo... No akurat spadek jest, ta woda by się tu zbierała, tak, nie? Tutaj... Ta nawet wylewka, ona jest sucha cały czas, bo i tak nam nie nasiąka. Czyli nie ma tej wilgoci w ogóle w gołębnikach. Tutaj te cegły nie są murowane. One są tylko ułożone, tak właśnie widziałem. Ale są bardzo takie dokładne, także one sobie tak przylegają. No, bo tam jest jakieś tam minimalne szczelinki mają. Piwa punku, tak? Tak ta budowa. To są samiczki. Tam oddziały się dworiec, dobre. Tu już masz ruszt wysoko. Też widzimy każdy pojnik podpisany oddziałami. O, też była błazeria na ścianach.
szerokie przejście. O, tu jest podwójna ściana z bazerii, tu jest akurat, nie? A też jest rozsuwane. Ale coś właśnie fajne, bo tu zobaczmy, to pyłu żadnego nie ma, możemy przetrzeć, czyli widzieć, że wentylacja się sprawdza. No, tu są sączyki. Ja tu przymknę wtedy. Tak, tu są sączyki. W celi ta ile to jest? 2, 4, 2, raz, 2, 3, 4, 16 takich cel, gniazd takich. No, no i trzy takie przedziały są. Trzy takie przedziałki. No i też widzimy tutaj troszeczkę mniejsze masz te woliery i to troszeczkę inaczej rozwiązany wlot. Podobnie. Nie, ale też, zamyka się, odpuszcza. No, podobnie. Tylko jest płyta po prostu i to teraz nie pada na nie. Nie, nie pada, tak jest. Widzimy, gołębie są bardzo zdrowe. Te też były szczepione? Też były szczepione. Wszystkie szczepione. Tak, no wszystkie rano. Wszystko się szczepione. Jakie są gołębie w gołębiku ci szczepi? Było paramyco szczepione, a teraz po trzech miesiącach, po trzech tygodniach były szczepione zasalem. O. Jeszcze zostały im szczepienia. Tu karmiki mają na razie puste, ale są karmione ile? Dwa razy dziennie? Dwa razy dziennie. Cały czas widzę grid tutaj jest w karmikach. Konik tutaj też opisany. No. I teraz przejdziemy jeszcze do tutaj jednego gołębnika. Też z oddziału szydłowiec, tak? Nie, rozpłodowego. Rozpłodowy, o. Tu też izolatkę masz, tak? Tak, izolatkę. Ale wcześniej króliki były. Wiecie, kiedyś sobie króle zapragnęli, ale to długo nie trwało, więc nie zostało dla gołębi. A tutaj masz co za? To na młode był gołębnik, późniejszy lęk na młode. To teraz taki stanowi, że można coś sobie tutaj przechować przy ten? No, czy lotujecie też jeszcze? Bo tam widzę, system macie podłączony. Jak dużo młodych to jest. Było taki, to był tak, to było lotowane, na młode było lotowane na Marcina. Aha. To były takie typowo późne młódki, tam było 40. No i tam typowo typowane były. A tamta drużyna była na Adriana cała, o tamtym gołębnik. A tu sobie gołębnik rozpodowy jest, tak? Nie. Nie, to bo gołębie, gołębnik też takie... Myślałem, że może przejście tam jest w środku. Ale to porozsadzane, które część do sprzedania, część, które tam są... W tamtym roku też było, że było gdzieś 20 gołębin niesparowanych, bo nie było miejsca, więc czekały po prostu na... Tu była ta nowa posadzka jest, widzę? Tak, tu wylewka jest, tak. Ten drenaż tu jest puszczony. I suchutko jest właśnie? Także jak ten drenaż, to dużą rolę spełnia. No to akurat trzeba będzie jakiś tam polwionelany na zimę zastawić, bo akurat tak... Czekaj, tu rozwiązanie, masz te kulki, zobaczyłem stalowe, fajne takie, mi się podobają. A tutaj masz tak, co samo się otwiera, czy co? Nie, no to też i samo zamykać. Samo zamykać. No to... Samo się zamyka. Kolejne... Kto to wymyślił? Ty sam, czy ja gdzieś pod... Co? Tam są sprężyny, bo to się najczęściej idzie, a tam są te sprężyny gumy, ale no. Gumy, jak się mocno wejdzie, to one bardzo... Uderzają mocno. Szybko się śpieszy, tak się rozpędzi. Zobaczmy. Ale zobaczmy, jakie empiryczne doświadczenie guma, tak? A tutaj ale to jest fajne, to mi się podoba. Takie postery. Ostatnio kolega się przestraszył, no co? Bo myślał, że szczur tędy schodzi, nie? Aha, tak, a to ja takie... Ja tu łapię gołębia, a on tu tak stoi z boku i mówi, myślał, że to szczur, aż tak odskoczył, nie? O, a tu mamy tą ściankę. Zwykłe wkręty, wkręcone w belki i każdy pojnik opisany. I ty masz co ciekawe, bo widzę, masz tak, 1, 2, 3, czyli na każdy masz gołębnik, 3 pojniki czy 2? 3 pojniki. I ty myjesz je jakoś, nie? Czy nie, tylko nie. Odstawiasz? No. Tylko się płuka i odwraca się. No ale sobie zima, lato tak są. Nie? Niektórzy nie wiedzą, jak pojnika zamontować. Czy robi tak, odwraca się tym. I wtedy widzimy, o tutaj przechodzi przez te dziury i wtedy na takim tym. Proste rozwiązanie, bardzo skuteczne. I zawsze jest suche. O, tak tutaj to wygląda. Powiedzmy, tu dół jest rozpłodowe. Woda stała w tym, na deszczu. No, u samej góry jest radą. Aha, czyli to wszystko. Jakby woda stała w tym, no to też by jakieś bakterie mogły się rozwijać. Ale jest to w większości tak... dla Marcina niż dla mnie. To jak mnie czasami nie ma, no to Marcinowi prościej. Aha. A ja to tam nie musiałbym mieć, nie? A to specjalnie, a zapytam się, to taki rozdział nie starczyłoby nawet bez opisu zrobić? Tylko wy specjalnie to robicie, że nawet... Nie no, bo musi dwa pojniki zawsze jest, suszy się, tak? No. Jak idzie trzeci pojnik, no to później na czwarty dzień już idzie pierwszy jedynka. Znowu pojnik. Rozumiem. A tak to by się myliło, no by w ten sam dzień odwiesiło, czy trzeba się zastanawiać, czy odwiesiło, czy nie, czy to ten był, tak? Rozumiem. A tak to wiadomo, że... To pokażmy jeszcze tutaj te gołębie rozpłodowe, o, są tutaj. Jakiegoś może pokażemy hodowcom, a sobie o nich będziemy rozmawiać dalej. O, weźmy, żeby nic nie uciekło. O, tu zobaczmy, bardzo ładnie, taka deseczka z boku. One sobie tu chodzą, mają też wolierę. O. No to gołębie z wary oryginałów jest, już sporo jest gołębi. Jakieś asy takie, co trzymasz, to też tutaj? No też. Do pokazania mamy lotniczka, jakiegoś lotnika takiego? Nie, lotniki to są gołębia flotowych. Nie ma tu żadnego takiego, co przeniesiony został z lotowego do... No jeszcze musi zaliczyć wystawę, może olimpiadę, a wtedy dopiero... Bo tam widzę, masz takie cele, to są wszystkie masz takie duże, czy tam tylko do parowania? To parowania. Tylko do parowania. No, no i jak się już połączą w pary, jak znoszą jajka, to wtedy się otwiera. Popatrzmy na ruszcie, też jest tutaj, ruszcz wszędzie, no, tak? Też jest. Można wyciągnąć, pozbyć się tego.
Oni też mają bardzo ładną tutaj wolierę, tu przy metalowy już też widzimy. O, piękny konar taki. Taki papu kiedyś miałem też zrobione tą techniką. Tu mi się to podoba. O, takie naturalne. No. Tutaj. Tu są cele, to się podzielone jest na ileś boksów. Trzy boksy, żeby się nie myliło i stopniowo się przyzwyczaja ich, jak sobie tam zajmują cele. I mamy to wszystko. Resztki karmy w karmikach są i oczywiście opisany pojemnik. Tak jest. Dobrze, to co, jak kamerę sobie może? Ten, podglądam sobie z telefonem, kiedy nieraz jak co się dzieje. A czy to ty bardziej sprawdzasz, czy ktoś kradnie coś, nie, czy co Michał robi? Coś, ogólnie co się dzieje w sumie. Nieraz jest tak, że się samce dziobią, ja coś tam robię, a on dzwoni do mnie i mówi, ty idź, no bo się w rozpłodowym dziobią. Aha. No to ja już przychodzę. No, tak. No nie, no najgorszy problem jest, jak się zaczyna, poparuje się i się przyzwyczaja do cel. Nie? No to a ja tam wtedy... jestem zajęty, a ten jak nie ma co robić, to sobie zagląda i... No teraz prosta sprawa w telefonie. To ale bardzo ładnie one wyglądają, widać, są w bardzo dobrym zdrowiu, one są przygotowane, widać. Naprawdę. Nie ma to, że rosły, tylko tak samo się dba o rosły, jak i o gołębie lotowe. Nie? Mhm. Tu jest zimy czyściutko, pyłu nie ma. No dobrze, to co, na razie pokażemy jakiegoś jeszcze? Pokażmy, żeby weź tego lewo. Jakiegoś jednego. Ja, znajdziemy, nie? No chodzi tu, idzie o tam lewo. Pokażemy, a później już będziemy sobie spokojnie przy kamerze rodowody oglądać. Wtedy Marcin nam powie jeszcze więcej coś z Michałem wspólnie o lotowaniu. Wypytamy ich troszeczkę. Bo to jest też ciekawe w krótkim czasie osiągać takie sukcesy, jeżeli Marcin... To jest organizator gina od Leo Hermansa, który wydał mi tego gołąbka 2250, który tam mam 450 ma w K kategorii. Być może, że dobre miejsce do olimpiadzie będzie miał. No i... Pokażemy go tak jeszcze raz bliżej, o zobaczmy, bardzo ładny. Kupiony przez przypadek, można powiedzieć. Tam w Worzela osobiście byłeś? Nie, akurat po niego nie, tego samiczkę nie. Później dokupiłem, a tego kupiłem gdzieś tam z ogłoszenia, no. Tego gołąbka. Czyli mamy tutaj tego Leo Hermansa. No inne tak jak widzimy. No są no. Paszki różne, z ropy, z wicherta gołębi. To nic, to na razie wtedy dziękujemy, a przyjdziemy sobie teraz do cieplejszego pomieszczenia. Pokażemy rodowody tych gołębi. No jest tutaj macie obok ten, że możemy te puchary pokazać. No, część tam jest, część w domu. Część w domu, dobrze. To na razie tyle. Dziękujemy. I zapraszamy do kolejnego odcinka poświęconego hodowli Marcina Kobieli. Z synami to tak wspomnę tylko trochę, bo to oni tylko te puchary bardziej odbierają. Tutaj wspólnie z kolegą Michalczykiem, tutaj oni to się najbardziej chyba tymi gołębiami zajmują. Także na razie dziękujemy, do zobaczenia. Dziękuję.